Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, ja mam takie pytanie. Dlaczego unijna dyrektywa zakładała właśnie pobieranie opłat za pojazdy, które służą do przewożenia towarów, a dlaczego właśnie państwo w Polsce rozszerzyliście to m.in. na przyczepy kempingowe, kampery czy też autobusy? Na jakiej podstawie? Czy państwo źle przetłumaczyli tę dyrektywę? Czy był to jeszcze celowy zamiar właśnie, żeby od Polaków ściągać ten haracz? Pani tutaj dzisiaj pięknie mówi, że pani chce uczyć polskich kierowców jakiegoś ekonomicznego myślenia. A niech pani zapyta samorządowców, do czego doprowadziliście. Do tego właśnie, że te ciężarówki nie uciekły na tory, jak tutaj w tej chwili pani powiedziała, bo pani żadnymi liczbami się nie podparła, tylko uciekają najczęściej na drogi powiatowe, które ulegają właśnie przez to degradacji. Czy pani ma właśnie jakieś liczby, ile samochodów nie uciekło na tory, tak jak tutaj pani pięknie mówi, tylko właśnie jeździ drogami powiatowymi i gminnymi i przyczynia się właśnie do ich degradacji. Także tutaj dzisiaj pani zapowiada, że pracujecie, że coś zrobicie. My prosimy dzisiaj w Sejmie o fakty, o daty, a nie o to, że państwo się zastanawiają. Media, ludzie informują już od miesięcy o problemach, o tych wysokich karach, o bzdurnym pobieraniu tych haraczy z wielu bramek. A co pani w ciągu tych ostatnich miesięcy realnie zrobiła? Niech pani odpowie tutaj posłom, a niech pani znowu nie obiecuje, bo za 2 czy 3 miesiące znowu panią tutaj zaprosimy i znowu pani powie, że pracujecie. Nad czym pracujecie?